Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii Gwiazdozbiory. Dziś mam ogromną przyjemność być waszym przewodnikiem po konstelacji Perseusza. Zorganizujcie trochę więcej czasu, przygotujcie coś dobrego do picia i usiądźcie wygodnie, bo czeka nas dłuższa podróż, podczas której odwiedzimy interesujące gwiazdy, piękne gromady, kolorowe mgławice, a także odległe galaktyki. Gotowi? No to zaczynamy. Perseusz, syn Zeusa i Danae, uchodzi za jednego z największych herosów greckiej mitologii. Zasłynął pokonaniem tytana Atlasa i zabiciem przerażającej gorgony Meduzy. Z jednego z mitów dowiadujemy się, że przemierzając Afrykę na skrzydlatym koniu Pegazie, dostrzegł przykutą do skał piękną kobietę. Okazało się wtedy, że cała Etiopia pustoszona jest przez ogromnego wieloryba Ketosa, a owa piękna kobieta o imieniu Andromeda jest córką królowej Kasiopei oraz króla Cefeusza i ma być kolejną ofiarą morskiego potwora. Perseusz po zaciętej walce zabił Ketosa, a potem uwolnił Andromedę. Cefeusz i Kasiopeja byli bardzo wdzięczni za uratowanie ich córki i pozwolili Perseuszowi pojąć ją za żonę. Tę opowieść przypominamy sobie patrząc w niebo każdej jesieni. Jej bohaterowie zajmują połacie jesiennego nieboskłonu. Perseusz spośród wszystkich konstelacji jest na 24. miejscu pod względem zajmowanej powierzchni. Sąsiaduje z Woźnicą, Żyrafą, Kasiopeją, Andromedą, Trójkątem, Baranem i Bykiem. Wyobrażona figura przedstawia greckiego bohatera odzianego w zbroję, trzymającego w jednej ręce głowę pokonanej gorgony. Najlepszy czas jego widoczności przypada jesienią, wtedy odnajdziemy go w środku nocy w zenicie, wysoko nad naszymi głowami. Konstelację tę odnajdziemy bardzo łatwo, pomiędzy dwoma wyróżniającymi się gwiazdozbiorami, Kasiopei oraz Woźnicy. Kasiopeia to układ jasnych gwiazd przypominających literę W, natomiast Woźnicę wyróżnia Capella, jedna z najjaśniejszych gwiazd nieba. Na południe od Perseusza odnajdziemy też Plejady, obiekt tak charakterystyczny i osobliwy, że teraz już nikt nie powinien mieć problemów z odnalezieniem układu gwiazd Perseusza. Gwiazdozbiór ten zlokalizowany jest blisko północnego bieguna niebieskiego, dzięki temu w Polsce obserwujemy go niemal przez cały rok. Jego bardzo dobra widoczność utrzymuje się przez całą zimę i dopiero wiosną widzimy, jak wieczorami zbliża się do północno-zachodniego horyzontu. Perseusza bardzo często obserwujemy późną wiosną oraz latem, tak przy okazji, bo to właśnie on najczęściej z Woźnicą, Żyrafą i Rysiem gości piękne obłoki srebrzyste. Podczas ciemnych, bezksiężycowych nocy zauważymy, że Perseusza przecina wstęga Drogi Mlecznej, jednak na jego tle jest ona bardzo, bardzo delikatna. Dlaczego? Jesteśmy mieszkańcami Drogi Mlecznej, dużej galaktyki spiralnej. Znajdujemy się na jej obrzeżach w płaszczyźnie dysku. Zatem, kiedy patrzymy w kierunku jej środka, wydaje nam się ona gęstsza, szersza i jaśniejsza. W tamtym kierunku znajdują się takie konstelacje jak Strzelec, Skorpion czy Tarcza. Perseusz jest po zupełnie przeciwnej stronie. Patrząc w jego kierunku, patrzymy w kierunku obrzeży naszej galaktyki. Materii na linii naszego wzroku jest już o wiele mniej, choć w dalszym ciągu patrzymy na jedno z głównych ramion Drogi Mlecznej, ramię Perseusza. Swoją nazwę zyskało właśnie od omawianej w tym odcinku konstelacji. Gołym okiem w Perseuszu dostrzeżemy około 90 gwiazd, ale tylko 8 z nich posiada swoje oficjalne nazwy zatwierdzone przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Nasze poznawanie konstelacji Perseusza rozpoczniemy od najjaśniejszej gwiazdy tego gwiazdozbioru, oznaczonej Alfa Persei i nazwanej Mirfak. To żółto-biały olbrzym, 7 razy masywniejszy od Słońca i z prawie 60-krotnie większą średnicą. Śmiało możemy go nazwać nawet jedną z najjaśniejszych gwiazd nocnego nieba. Z jasnością 1,8 magnitudo zajmuje w tabeli najjaśniejszych gwiazd 36 miejsce. Jego nazwa z języka arabskiego oznacza po prostu łokieć. Na Mirfaka warto skierować lornetkę, choć nie chodzi wcale o niego. Nawet gołym okiem zauważycie, że w jego pobliżu jest znacznie więcej gwiazd, a lornetka ukaże ich już setki.
Odległy od nas o 510 lat świetlnych Mirfak jest najjaśniejszym członkiem rozległej gromady otwartej, nazywanej Asocjacją Alfa Persei lub Perseusz OB3, składającej się z około 570 gwiazd, z których najjaśniejsze, z wyjątkiem Mirfaka, to niebieskie olbrzymy typu O i B. Wiek gromady szacuje się na około 60 milionów lat. Powierzchniowo jest jedną z największych gromad na niebie. Gwiazdy są ze sobą powiązane bardzo luźno i niebawem, w kosmicznej skali czasu, rozproszą się w przestrzeni. Obserwacja przez niewielką lornetkę zapewni najlepsze wrażenia. W polu widzenia zmieścimy całą gromadę. Powiększanie jej przez teleskop nie ma większego sensu. W jej skład wchodzi także inna gwiazda tworząca figurę Perseusza, Sigma Persei. Mimo że to Mirfak jest najjaśniejszą gwiazdą Perseusza, to chyba najbardziej rozsławioną jest Algol, czyli Beta Persei. Znajdziemy go około 9 stopni na południe od Mirfaka. W wyobrażonej figurze gwiazdozbioru tworzy trzymaną przez Perseusza odciętą głowę Gorgony Meduzy. To bardzo ciasny układ podwójny, w którym dwa składniki okrążają się co około 3 doby, ale płaszczyzna ich orbit ustawiona jest tak, że oglądane z Ziemi wzajemnie się zaćmiewają. Zatem co około 3 doby obserwujemy zaćmienie, w wyniku którego Algol mocno blednie, zmieniając swoją jasność o ponad jedną wielkość gwiazdową. To czyni Algola gwiazdą wyjątkową i tak ciekawą, że zasłużył na osobny odcinek na kanale, do którego link znajdziecie w przypiętym komentarzu. Odcinek ten jest bardzo ważnym uzupełnieniem tego filmu. Druga co do jasności na niebie gwiazda zmienna zaćmieniowa znajduje się również w Perseuszu. To Gamma Persei, jest to układ podwójny składający się z żółtego olbrzyma oraz jasnej białej gwiazdy ciągu głównego. Tutaj jednak do zaćmień nie dochodzi co 3 dni, a co 14 lat. I niestety ostatnie zaćmienie było w listopadzie 2019 roku, a kolejne nastąpi dopiero w 2034. Gwiazda ta, choć sklasyfikowana jest jako zmienna typu Algola, to nie zmienia swojej jasności tak wyraźnie jak on. Kolejną ciekawą, godną uwagi gwiazdą jest Gorgona Tertia. To pulsujący czerwony olbrzym, gwiazda zmienna typu Micefei, będąca u kresu swojego życia. W przeciągu 7 tygodni kurczy się i puchnie, zmieniając swoją jasność z 3,3 magnitudo do 4. W Perseuszu odnajdziemy jeszcze kilka ciekawych gwiazd, na które warto będzie skierować przynajmniej 6-calowy teleskop z powiększeniem około 150-krotnym. Najbardziej wysuniętą na północ gwiazdą jest Miram, pomarańczowy nadolbrzym odległy od nas o 1330 lat świetlnych. Spróbujcie wypatrzeć w jego bardzo bliskiej okolicy niebieską, słabszą gwiazdę ósmej wielkości, odległą od niego o 30 sekund łuku. Gwiazdy pięknie kontrastują ze sobą barwą oraz jasnością, ale nie są ze sobą fizycznie powiązane. Takie układy nazywamy gwiazdami optycznie podwójnymi. Podobny widok zaobserwujemy, gdy skierujemy swój teleskop na gwiazdę Epsilon Persei. Obok jasnego składnika o jasności około 3 magnitudo zobaczymy słabszą niebieskawą gwiazdę ósmej wielkości. Do ich rozdzielenia potrzebujemy dużego powiększenia, przynajmniej 150-krotnego. Miłośnicy gwiazd fizycznie podwójnych odnajdą coś dla siebie w stopie Perseusza. Błękitna Zeta Persei to nadolbrzym o średnicy 25-krotnie większej od Słońca, masie 16 Słońc oraz temperaturze ponad 20 tysięcy Kelwinów. To ogromna, bardzo jasna gwiazda, wywiewająca w przestrzeń silny wiatr gwiazdowy. 13 sekund kątowych od niej odnajdziemy słabszą gwiazdę 9 wielkości. Prawdopodobnie jest jej mniejszym towarzyszem, odległym o około 4000 jednostek astronomicznych. Warto również odnaleźć gwiazdę Theta Persei. Nie tworzy ona głównej figury gwiazdozbioru, ale zlokalizujemy ją łatwo, wędrując na zachód od Mirfaka. Theta to odległy od nas o zaledwie 36 lat świetlnych układ podwójny składający się z żółtego oraz czerwonego karła. Obie gwiazdy w przestrzeni dzieli 250 jednostek astronomicznych, a na ziemskim niebie przekłada się to na 20 sekund łuku.
To separacja pozwalająca na rozdzielenie obu gwiazd nawet przez dużą lornetkę, ale przez wzgląd na niewielką jasność czerwonego karła najlepiej spojrzeć na nie przez teleskop. Teraz powrócimy w południowe rejony gwiazdozbioru Perseusza. Tam znajduje się gwiazda Menkib. To bardzo gorący błękitny olbrzym, oddalony o około 1200 lat świetlnych od nas. Jest jedną z najmasywniejszych gwiazd widocznych gołym okiem, a w zakresie promieniowania ultrafioletowego świeci ponad 300 tysięcy razy jaśniej niż Słońce. Przemierzając przestrzeń kosmiczną, napotkał na swej drodze długi na 100 lat świetlnych obłok gazu. Intensywnym promieniowaniem zjonizował tę międzygwiezdną chmurę. Proces rekombinacji, czyli ponownego łączenia się elektronów z jądrami atomowymi, wzbudził atomy wodoru, powodując ich świecenie. Zjonizowany wodorowy obłok swoim kształtem przypomina wybrzeże Kalifornii. Dostrzegł go po raz pierwszy Edward Barnard w 1885 roku. Obiekt skatalogowany został jako NGC 1499. Jest niezbyt jasny i mocno rozproszony, dlatego jego obserwacje wizualne są bardzo trudne i wymagają naprawdę dobrych warunków. Zaleca się stosowanie małych powiększeń, aby zachować jak największe pole widzenia. Kalifornia, bo tak też nazywa się tę mgławicę, jest jednym z niewielu obiektów na nocnym niebie, do obserwacji którego z korzyścią można wykorzystać filtr H-beta. Jest również bardzo chętnie fotografowana. Jej pierzastą naturę ujawniają dopiero długo naświetlane i łączone ekspozycje. W Perseuszu odnajdziemy też wiele innych obiektów głębokiego nieba, ale tylko dwa z nich zostały umieszczone w katalogu Charlesa Messier. M34 to gromada otwarta, którą znajdziemy mniej więcej w połowie odległości pomiędzy Algolem, a najbardziej wysuniętą na wschód gwiazdą Andromedy Almach. Ta odległa od nas o 1200 lat świetlnych gromada gwiazd jest jednym z najbliższych nam obiektów z katalogu Messier. W dobrych warunkach widoczna jest gołym okiem, a bardzo ładnie zaprezentuje się w lornetce. Najlepiej jednak skierować na nią teleskop. Nawet niewielki sprzęt ukaże nam prawie 100 gwiazd rozrzuconych w polu widzenia bardzo luźno, bez wyraźnej koncentracji w centrum. Zajmuje obszar nieba porównywalny z rozmiarem Księżyca w pełni, a jej rzeczywista średnica wynosi 14 lat świetlnych. Prawdziwymi skarbami Perseusza są jednak inne gromady. W pogodną noc, pod ciemnym niebem, gołym okiem zauważymy delikatną mgiełkę pomiędzy figurami konstelacji Kasiopei i Perseusza. To światło dwóch gromad gwiezdnych NGC 869 i NGC 884, nazywanych również H i Hi Persei. Trafimy na nie przedłużając linię pomiędzy dwoma gwiazdami Kasiopei, Navi oraz Rugba. Oszałamiająco prezentują się już w lornetce, ale skierowanie tam nawet niewielkiego teleskopu zapiera dech w piersiach. W naszym polu widzenia ukażą się dwie gromady. Można odnieść wrażenie, że ich gwiazdy niemal się wymieszały. W istocie jednak odległość pomiędzy nimi wynosi 600 lat świetlnych. Jednak w porównaniu do odległości, jaka dzieli je od nas, czyli aż 7,5 tysiąca lat świetlnych, można stwierdzić, że to kosmiczne sąsiadki. Ich światło blokowane jest przez materię naszej galaktyki, co znakomicie uwidacznia ta fotografia z sondy Gaia. Mimo tego widzimy je i tak dobrze, ponieważ składają się z bardzo jasnych niebieskich gwiazd, ale również pomarańczowych, których obecność dodatkowo zwiększa atrakcyjność wizualną gromad. Ich wiek szacuje się na 12 milionów lat. Skoro już przebywamy w północnych rejonach Perseusza, spójrzmy na drugi obiekt z katalogu Charlesa Messier, M76. Obiekt ten znajduje się tak daleko od głównej figury gwiazdozbioru, że do jego odszukania łatwiej użyć gwiazd sąsiadujących konstelacji. M76 otoczona jest figurami Kasiopei, Perseusza i Andromedy. Ponownie użyjemy gwiazdy Andromedy Almach. Wędrując około 8 stopni na północ, dotrzemy do gwiazdy Nembus i skręcamy do gwiazdy Phi Persei. Wszystkie widoczne są gołym okiem, ale chcąc odszukać M76, musimy już użyć teleskopu. W szukaczu naszego teleskopu na pewno zobaczymy gwiazdę HIP 8063, a M76 jest już jej bardzo bliską sąsiadką. Teraz musimy użyć dużego powiększenia, przynajmniej 100-krotnego.
Jest to bowiem dwubiegunowa mgławica planetarna, pozostałość po gwieździe, która przechodząc przez fazę czerwonego olbrzyma zakończyła swój żywot, odrzucając w przestrzeń swoje powłoki. W strukturze mgławicy widzimy wyraźny, gęstszy obszar nazywany korkiem, który prawdopodobnie jest eliptycznym pierścieniem, na który patrzymy z boku. Wzdłuż osi pierścienia widzimy nieco słabsze skrzydła, a wszystko to skąpane jest w delikatnej poświacie, która jest materią odrzuconą w przestrzeń jeszcze przed śmiercią czerwonego olbrzyma. W centrum pozostał bardzo gorący biały karzeł, jonizujący otaczające go odrzucone gazy. Jest jednak gwiazdą 16 wielkości gwiazdowej, więc poza zasięgiem amatorskiej obserwacji wizualnej. Ośmiocalowy Newton na pewno pokaże nam korek, który będzie przypominał kość lub mały ciężarek. To dlatego tę mgławicę nazywa się mgławicą Małe Huntle, przez podobieństwo do innej jaśniejszej mgławicy M27 Huntle. Większe teleskopy pozwolą dostrzec skrzydła oraz poświatę halo. Użyteczne w obserwacjach będą filtry UHC oraz O3. W filtrze H-beta mgławica niemal całkowicie zanika. W poszukiwaniu innych interesujących obiektów głębokiego nieba przeniesiemy się teraz w centralne rejony konstelacji. Dokładnie pomiędzy gwiazdami Menki oraz Gorgona Tertia znajduje się gromada gwiazd Mały Skorpion. W jej skład wchodzi około 100 gwiazd. Warto ją odnaleźć, choć w tym filmie nie poświęcimy jej więcej czasu, bo przed nami jeszcze kilka znakomitych obiektów. W bardzo wygodnej do odszukania lokalizacji znajduje się gromada galaktyk Abel 426. Położona jest około 2 stopnie na wschód od Algola. To odległe galaktyki skupione w bardzo masywnej gromadzie. Ich słabe światło, zanim dotrze do naszego oka, przebija się przez materię dysku Drogi Mlecznej. Potrzeba dużego, minimum 10-calowego teleskopu i ciemnego nieba, aby je zaobserwować. Jednak gdy już tam spojrzymy, naszym oczom ukaże się mrowie słabiutkich galaktyk skąpanych pomiędzy gwiazdami. Gromada ta znajduje się 230 milionów lat świetlnych od nas i zawiera ponad 1000 galaktyk różnego typu. Dominującą w gromadzie jest NGC 1275, nazywana Perseusz A. Tę zaobserwujemy najłatwiej, z jasnością 12,5 magnitudo jest najjaśniejszym komponentem gromady. To galaktyka aktywna, bardzo jasna w zakresie fal radiowych oraz wysokoenergetycznych promieni gamma. Miłośnicy galaktyk nie powinni również ominąć NGC 1023, stosunkowo jasnej galaktyki soczewkowatej, widocznej przy granicy z gwiazdozbiorem Andromedy. Nie dostrzeżemy w niej żadnych struktur, nawet na długo naświetlanych zdjęciach, choć warto zwrócić uwagę na pewną nieregularność po jej wschodniej stronie. To pojaśnienie to inna galaktyka karłowata, PGC 10139. Obie galaktyki wpływają na siebie grawitacyjnie i skatalogowane są w Atlasie Osobliwych Galaktyk jako ARP-135. Niestety, powoli zbliżamy się do końca naszej wycieczki po najciekawszych obiektach greckiego Herosa, ale spójrzmy jeszcze, jakie skarby skrywają jego południowe obszary. Przy samej granicy z gwiazdozbiorami Byka oraz Barana znajduje się jeden z najbliższych nam obszarów formowania nowych gwiazd, jednak dominują tam obłoki ciemne. Młodziutkie gwiazdy jeszcze nie wykluły się z gęstego obłoku molekularnego, ale ich obecność zdradzają zdjęcia w podczerwieni. To obiekt, który swoje piękno ukazuje na zdjęciach, polecam go głównie astrofotografom, choć wizualnie w dużym teleskopie zauważymy tam subtelną poświatę. Również bardzo podobnie zaprezentuje się w dużych teleskopach mgławica IC-348. Tutaj jednak delikatna poświata przyozdobiona będzie obecnością urokliwej gromady młodych niebieskich gwiazd. Mgławica najwyraźniej widoczna będzie w miejscach, w których najmocniej jest podświetlana, czyli wokół gwiazd. IC-348 na niebie znajduje się bardzo blisko gwiazdy Attic, ale obiekty nie są ze sobą fizycznie powiązane. Oprócz mgławicy Małe Huntle, w Perseuszu znajdziemy także inny odpowiednik obiektu letniego nieba. We wschodnich regionach gwiazdozbioru, mniej więcej po środku pomiędzy gwiazdą Menkib a gwiazdą Hasalek z Woźnicy, znajduje się gwiezdny żłobek łudząco przypominający mgławicę trójlistną koniczynę, słynną M20.
Podobnie jak obiekt ze strzelca, jest mieszanką kontrastującą ze sobą niebieskich obłoków oraz czerwonych, poprzecinanych ciemnymi pasmami pyłu. Niestety do obserwacji wizualnej wymaga bardzo ciemnego nieba i dużego teleskopu, choć jako mniejsza kopia M20 ciekawie prezentuje się na zdjęciach. Blisko niej znajdziemy niebieską gwiazdę podświetlającą międzygwiazdową materię, skatalogowaną jako IC-2067. I to wszystko, jeśli chodzi o Perseusza, choć nie powinienem tak mówić. W gwiazdozbiorze tym znajduje się naprawdę mnóstwo ciekawych obiektów i znalezienie dla nich wszystkich miejsca w jednym odcinku jest po prostu niemożliwe. Z konstelacji Perseusza promieniuje także najpopularniejszy rój meteorów Perseidy, który obserwujemy w sierpniu. Wszystko, co powinniście wiedzieć na jego temat, znajdziecie w specjalnym odcinku poświęconym tylko jemu. Bardzo dziękuję moim patronom. Pogodnego nieba i do zobaczenia. Cześć!